Być może Wanda Nowicka chce być zgwałcona, żartował w lutym Janusz Palikot, komentując jej wykluczenie z klubu swojej partii. Żart jednak nikogo nie rozbawił, a najmniej feministki z Kongresu Kobiet, które ostentacyjnie odwróciły się od popierania ruchu Palikota. Jak piszemy w Rzeczpospolitej, tę sytuację stara się wykorzystać Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zaprosił Wandę Nowicką jako gościa honorowego na Kongres Kobiet Lewicy, który odbędzie się na sali kongresowej, a szef partii Leszek Miller chętnie widziałby ją na listach wyborczych. Jednak mam wrażenie, że w przypadku Wandy Nowickiej to trochę jak wybór między dżumą a cholerą. Bo przecież nie kto inny jak ten sam Leszek Miller mówił w 2011 roku o brzydkich kobietach, które na listach wyborczych odstręczają wyborców. Później tłumaczył, że trochę mu się pokiełbasiło. Mam jednak wrażenie, że politykom lewicy wyjątkowo często się kiełbasi, kiedy mówią o roli kobiet w polityce. Być może to jednak po prostu freudowskie pomyłki, mówią to, co myślą. Po prostu wydaje im się, że kobiety to wciąż paprotki, które można umieszczać na listach. To, czy Wanda Nowicka chce wystąpić w takiej roli, zależy tylko od niej.